A wyglądała jako greszek. I co to jest? A to czarne, to co to jest? Borówka. To jest wszystko, ale... Andrzej po prostu wybryt nie jest. I jeszcze pana. Uwaga. Pani teraz ja tu przytrzymam, proszę. Żeby zająć swoją pozycję. Pani... Nie, jeszcze spokojnie. Uwaga. 3, 2, 1, start. Proszę. Ponieważ Państwo dodali mnie na początek, to chciałbym zmartwić. Ala stulecia ma już 104 lata, więc moje przemówienie nie będzie trwało 3 minuty, tylko troszkę dłużej. Otóż ten obiekt miał szansę, miał możliwość gościć najprzeróżniejsze imprezy i muszę powiedzieć, że w 104-letniej historii jeszcze nigdy ci, którzy otwierali poszczególne, bardzo ważne często imprezy, nie pedałowali będę. Ale przed nami kolejne 100, być może 200, a może jeszcze więcej lat wspaniałej działalności, więc być może powinniśmy tego typu zasady wprowadzić. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Hala Stulecia jak zwykle błyszczy i próbuje zadowolić wszystkich, co czasami jest trudne. Mówię tu głównie o właściciele i użytkownika oraz dostawca. Natomiast generalnie przechodząc do architektury, chciałbym Państwu powiedzieć, że ta konstrukcja, która od 2006 roku znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO, jest tak wyjątkowa, że właściwie w tym miejscu postawię kropkę, kto będzie chciał, oprowadzę osobiście. Dziękujemy bardzo serdecznie. Prezes Kali Andrzej Wałnowski. Prosimy prezesa Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, niech już marszałka, wojewodę, niech też oczywiście Rafał Jurkowaniec, kolarz, biegacz. Banan, truskawka, jabłko po twarzy. I jabłko. Żeby było twarzy, żeby moc się robiła. Proszę bardzo, uwaga. I 3, 2, 1, start. Ja chcę powiedzieć, że Andrzej Paworowski wrócił się na koło. To była klasyka, czy udawał, że operał jego się nie jedno, tylko pił pianę przez 3 minuty, więc ja będę podał wam się dzień i będę dziękował. Chcę podziękować wszystkim nam, którzy uwierzyliście w ten pomysł. Panu Marszałkowi, dzięki Panie Marszałku, bo rzeczywiście dzięki temu, że jest z nami samorząd województwa, jego instytucje, możemy się dzisiaj spotkać. Dzięki Panie Wojewodo, bo Pan mówił, że Pan zawsze o nas pamięta i jak mówimy, że potrzebujemy obecności władzy rządowej, możemy na Pana liczyć. Dzięki Czesław, bo Państwo inspiracja, ja się robił duże wydarzenia, że wszystko było ok. Panie doktorze, dzięki za to, że jesteście z nami, a w ogóle nasz prawdziwy sojuszni. No i nasi sojusznicy z samorządów miejskich. Powiem zawsze od tej strony Rolnej Szalonej, to jest pełen wschodząca gwiazda oraz mieliśmy okazję przez tydzień, który ścigać się na rowerach, pokazał, że ma charakter, wjechał do rowu, wyszedł cały pochwalony i pojechał dalej, naprawdę wielki szacun. Maciek był mój sąsiad, widzę jak pan Hasa poleży na rowerze i robił to coraz szybciej, a Tadek Krzakowski, prezydent Lewicy, to jest facet, który pokazuje, że na rowerze można miasto zwiedzać i można inwestować w miasto tak, żeby było coraz bardziej rowerowe. Pozdrawiam również panu Dzieka i CZPS-u i wszystkich naszych gości, bo to jest najważniejsze, to jest, pozdrawiam wystawców, partnerów, wszystkich szaleńców, kurierów rowerowych, którzy wyskakują z kufrów, którymi wożą towary. Dziękuję, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że to nie jest pierwszy raz, że spotkałem się tutaj również za rok, ale wreszcie. Będę do tego się walczyć i będę się kończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rafał Jurkowaniec, prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. Teraz poprosimy pan wojewoda dolnośląski, pan Kreniak. Zapraszamy. Ściągać nie będę, bo ja tak minimalistycznie. Kiwi. Pan wojewoda tylko kiwi. Żeby nie było wielkiego obciążenia, proszę bardzo. Ja przede wszystkim mam dobrą informację dla pozostałych zawodników. Na sali jest lekarz, tutaj pan prezydent Wam się obiecał niezależnie od różnych programów wszystkich ratować. Myślę, że będzie dobrze, damy radę. Ja przede wszystkim życzę powodzenia. Przed chwilą rozmawialiśmy
polską organizacją turystyczną. Organizacją turystyczną, jeżeli pan prezes wytrzyma tempo i trzy takie konkrety zorganizuje, to będzie również z strony wsparcia, jak rozumiałem, więc to jest dobra informacja. Jeżeli chodzi o dobre rzeczy, to z tego też zorganizowałem, jest to pierwsza tego typu impreza w skali kraju, więc Dolny Śląsk znowu jest pierwszy, to cieszy, niezależnie czy jest się samorządowcą, czy reprezentuje się jakąś inną władzę. Więc serdecznie gratuluję, gratuluję prestiżu, pomysłu, rozmachu, bo jak widzę różne organizacje i środowiska się tutaj zebrały, no i sukcesu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że Dolny Śląsk numer 100. Dziękuję bardzo serdecznie. Od razu powiem tak, kiwi zniknęło, czyli to było naprawdę, to było dobre podarowanie. Bardzo prosimy, kolejna osoba, oczywiście marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski. Panie marszałku, proszę wybrać owoc. I to będzie ten węglowodanowy banan, podwójne kiwi, truskawka do koloru i jabłko, żeby zrobiła się moc. Bo teraz ja to jest najtwardsze z tych chyba owoców. Bardzo proszę. Uwaga. Stop. To specjalnie tak, żeby mi to mało prosiły jeszcze na rowerze. Proszę już wybotać. 3, 2, 1, start. Szanowni Państwo, na początku chciałem pogratulować organizatorom. Oczywiście robicie coś fantastycznego, a te ilość dowodów, które dorzuciłem, to coś dlatego, żeby ten, który to wyskakuje, pomysł, żeby miał trochę dłużej. Natomiast oni są rzeczywiście rowerem stoi i ta ilość zabytków, to jeżeli jest najwięcej w całej Polsce, najlepiej wjeżdżać je jadąc rowerem. Jeżeli chcemy, to zatrzymamy. Jeżeli chcemy, popatrzymy. Jeżeli chcemy, to podbijemy portal i zrobimy blenderem. Ale oni chcą powiedzieć w ten sposób, że przez bodajże 15 lat na pograniczu polsko-czesko-niemieckim była próba zbudowania mostu i połączenia ścieżek rowerowych. I teraz to się na pewno uda, ponieważ przyjęliśmy to jako województwo dolnośląskie i myślę, że połączenie tych polskich dróg z fantastycznymi niemieckimi, ale i nie najgorszymi, co się im się uda. Życzę wszystkim tym, którzy jeszcze nie jeżdżą. Ja też muszę powiedzieć, że może nie tak jak Rafał, czy nie tak jak Romek, ale naprawdę staram się i robię, co mogę, tylko dalej sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo serdecznie. Miałem wrażenie, że póki tam lecą, że się łańcuch zapalił. Znakomite zmiany tempa, panie marszałku, na tym wszystkim. To w ogóle nie widać żadnego absolutnie owoca w tej chwili. Bardzo się kolejną osobę. Marszałek Michalak jest na sali, może? Jedzie rowerem. Nie ma marszałka Michalaka, dobrze. Teraz tak razie poproszę Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. Maciej, nie wiem jak to robisz, ale się więcej fotoreporterów teraz rzuciło, wiesz? Tylko teraz tak, musicie owoce. Za lekko by było. A co to? To Jarmusz jest, tak? Jarmusz. Uwaga, do kronik naszego festiwalu. Pan prezydent Bluj zaczął od Jarmusza. Muszę być więcej. I dużo. Dla koloru czy dla smaku? Na zdrowie przede wszystkim. Czyli na zdrowie Jarmusza. Dobrze, proszę. No to ładnie. Takie kolackie śniadanie. Fragmencik pana. Widzę, że jeśli chodzi o tę odżywkę, to jak na pół godziny jazdy będzie. Uwaga!
uwaga, 3, 2, 1, Maciej Luis, zaczynamy! Drodzy Państwu, dziękuję wszystkim organizatorom. Chciałem powiedzieć, że Wrocław nie odejdzie. Stąd krótko na temat, ale bez szarżowania, wiele znajdzie robimy, proszę. No, jeszcze raz. Wrocław nie odejdzie stoi, bo Wrocław odejdzie wieści, a na pewno kręci, co dzisiaj widać, bo w miejscu jesteśmy, więc aplikacja do mierzenia odległości niestety się nic nie da. Nie da się tak kręcić dla Wrocławia, chociaż dla zdrowia na pewno. Chciałbym powiedzieć, że Wrocław od wielu lat właśnie rowerem kręci, jeździ. I to nie jest tylko kwestia infrastruktury, którą Państwo widzicie we Wrocławiu, ale to jest kwestia pewnego stylu życia, mody, zachęcania Wrocławia do tego, żebyśmy byli stolicą rowerową Polski. Zawsze mam taki przykład, jak ktoś sceptycznie mówi, że Polska to jeszcze nie Holandia, to nie Europa jeszcze taka rowerowa. Ja pokazuję Dresden, bo już dzisiaj ma 15% ruchu rowerowego, a nie jest daleko, jest zaprzyjaźnionym miastem. Myślę, że powinniśmy brać przykłady z takich miejsc. To, co się tutaj dzieje dzisiaj, napawa wielkim optymizmem i mam nadzieję, że te 15% ruchu rowerowego niedługo osiągniemy, a tak na co dzień też oczywiście zachęcam do jazdy rowerem, bo to jest wspaniała rzecz, wielka przyjemność i zachęcam czasami się uczyć się i na oczy. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję bardzo serdecznie, chcę przez Wrocławia Maciej Luj. Dzięki wielkie.